póki co działamy trochę podprogowo, to znaczy robimy na przykład tydzień dobrych relacji, to dzień na dobry początek, dbamy o te relacje na lekcjach wychowawczych, to znaczy mamy program, według którego pokazujemy, jak ważne są te relacje, a jeśli chodzi o telefony na co dzień, na telefony na przykład na lekcjach, bo z tym zawsze jest problem, myślę, że w każdej szkole, bez względu na to, jaka to jest szkoła, to zakupiliśmy skrzynki, w których uczniowie na początku lekcji zostawiają te telefony, no po to, żeby móc się skupić. Nie korzystamy z tych szynek wtedy, kiedy na lekcji potrzebujemy, żeby uczeń zrobił jakieś zadanie, na przykład przez telefon, bo tak jest też. Mamy program, w ramach którego przychodzą do nas policjanci, przychodzą do nas prawnicy, mówią o konsekwencjach prawnych, bullyingu, stalkingu i tego właśnie hejtu w internecie. Mam takie wrażenie, że młodzież zupełnie sobie nie zdaje sprawy z tego, że to, co robi, to już jest czyn karalny, że to są nawet do 3 lat pozbawienia wolności za stalking czy za bullying. I myślę, że dopóki taka sytuacja ich nie dotknie, to trudno dotrzeć do nich, co nie znaczy, że nie trzeba tutaj prewencji prowadzić. Ogólnie zauważam, że jest duży problem w związku z używaniem telefonów. Bardzo dużo uczniów używa i to bardzo często. Jednak nauczyciele starają się rozwiązywać ten problem. Niektórzy po prostu mówią, żebyśmy nie używali i ostrzegają, a niektórzy już biorą takie kroki trochę większe i zabierają nam w trakcie lekcji telefony na początku lekcji i liczą na przykład te telefony i sprawdzają, czy konkretnie są zabrane od danych osób, żeby po prostu nie używać na lekcji i się skupiać na tym, co jest przekazywane na lekcji, a nie na tym się skupiać, co jest w telefonie. Jeśli chodzi o telefony, wydaje mi się, że nie ma takiego zakazu używania samego telefonu. Prawda, jest zakaz sam taki, żeby nie używać tych telefonów na lekcji. Nauczyciele są bardzo wrażliwi na ten temat, jeśli chodzi o używanie, ponieważ to przeszkadza w lekcji jednocześnie uczniom jak nauczycielom. Bo nauczyciele nie chcą źle dla uczniów, a uczniowie też wydaje mi się, że nie chcą źle dla nauczycieli. Ten problem był już zauważany zdecydowanie przedtem, zanim jeszcze byłem w mojej szkole, zanim do niej się dostałem. Nauczyciele znaleźli sposób, bo to uzależnienie już istnieje, nie jesteśmy w stanie go wyłączyć całkowicie. Wszyscy jesteśmy uzależnieni od telefonów, bo w telefonach jest obecnie wszystko. Nauczyciele znaleźli do tego zastosowanie, aby te telefony używać na lekcjach, ale tak, żeby służyły jako notatnik, jako znajdowanie informacji. Na tej zasadzie. Pogorszenie wzroku, ale jednak też takie zamknięcie się w tym świecie internetowym i w telefonie i jakby niedostrzeganie tego, co jest wokół innych, że zamykanie się na ludzi, siedzenie samemu i tak jakby właśnie małe otwarcie na świat. No na pewno duży w internecie jest hejt i jak zawsze się będzie gdzieś tam robić jakieś rzeczy w internecie, to będzie dotykać fala hejtu, a różnie ludzie reagują z hejtem, także lepiej też unikać tego i sobie dobrze radzić z tą sprawą. Nadmiernym uzależnieniem jest cały czas chyba siedzenie na nim. Wydaje mi się, głównie granie w gry jakieś, kiedyś właśnie na telefonie podczas lekcji. To wydaje mi się, że jest głównym uzależnieniem, bo właśnie te gry na telefonie to strasznie są takie przyciągające. Jest dzwonek, zaczyna się lekcja, na chwilę odkłada telefon, przychodzi nauczyciel, sprawdza obecność i wtedy jak już nauczyciel zacznie swoją lekcję, to wraca znowu do telefonu i nauczyciel albo to zauważy, albo i nie. To przede wszystkim zamknięcie się w sobie, zostanie tylko z tym telefonem. Z tym używaniem telefonów to też tak nie do końca jest, że cały czas ich używamy, tylko używamy ich właśnie u nas w liceum, używamy ich tylko wtedy, kiedy są potrzebne. I to jest idealna pochyła, aby tych telefonów używać nie cały czas, przeglądać tam Instagrama, TikToka, Facebooka, tylko żeby ich używać, żeby de facto działały na tych lekcjach jako pomoc. Ja osobiście dużo trenuję, sport uprawiam i uważam, że to jest bardzo dobra forma spędzenia czasu, ponieważ jest to ruch, jest to coś dla organizmu, dla zdrowia i to jest dla mnie najlepsze, ale też uważam, że spotykanie się z ludźmi w formie właśnie na żywo, nie tylko gdzieś tam łączenie się czy na Discordzie, czy po prostu łączenie się na internecie, tylko spotykanie się, wychodzenie na rower. Przede wszystkim znalezienie sobie jakiegoś hobby, na przykład gra w tenisa, sztuki walki, albo nawet takie kółko szachowe. Wydaje mi się, byłby to dobry pomysł.